Cześć, witam was w odcinku z Roblox, tym razem Resort Tycoon. Tym razem na dodatek sobie przywiozłem auto, żeby sobie tutaj szybciej poruszać, ale z tego co widzę może być mały problem z wyciągnięciem go z tego statku. Ale spróbujemy, bo może się uda. Mam jakąś tam kwotę pieniężną, także wydaje mi się, że tym razem będzie dużo łatwiej z rozpoczęciem czegokolwiek. Rozwiń wyspę. Kolejna droga. Czy tu mamy jakieś domy, czy cokolwiek? Lights, to jedna lampa pewnie. A ta, a co innego? Entrance? Do not enter. To może być ciekawe. Fences sobie zakupimy. Znaczy, o, zakupimy. Turn back. Ciekawe, czy coś tu będzie takiego, żeby zejść na dół. By entrance, to co tu może? Katakumby. Aha, czyli to tak będzie wyglądać. Będziemy budować się pod ziemią głównie. Expand Catacombs, a ja się tu zgubię zaraz, więc to takie, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Dobra, kupujemy kolejną część. Jesteśmy chyba już na drugim piętrze pod ziemią. Mamy seksy, no to nas nie interesuje. To jest ciekawe, będziemy mogli sobie wykupić tutaj chyba kolejną fabrykę. No właśnie, będzie to nam dawać pewnie jakąś fajną kwotę. To są jakieś chemikalia, nie wiem w ogóle jak ta buteleczka wypada z tego. Jest definitywnie większa niż przerwy między tymi śrubami. No ale dobra, niech będzie. He has awakened, czyli co będzie dalej? Jakiś potwór, który będzie nas ganiał po tych katakumbach, jak w minigrze. O, to ciekawe. Faktycznie jest, nie spodziewałem się tego akurat. He has awakened. Zgubił nas trochę, ale to będzie... O, poszedł sobie, nie wiem gdzie on jest teraz, ale pewnie za chwilę wyskoczy nam na twarz od przodu. W sensie nie zdziwiłbym się. Ciekawe co by było, gdyby nas złapał. To sprawdzimy to może, ale nie teraz. Najpierw sobie chciałbym właśnie wykupić to wszystko, co tu się da. Katakumby. To jest ciekawe. Nie spodziewałbym się, ale w sensie przewidywałem to, ale nie spodziewałbym się sam z siebie tego. Expanded. Tam jest chyba wyjście, jeśli się nie mylę. Decoration. Jeżeli chodzi o dekorację, to taka słaba dekoracja. O, mamy kolejną fabrykę. Więc jest fajnie. O, znowu idzie. Możemy mu się dać złapać, ale nie chcę. Exit. Dobra, dajmy mu się złapać. Aha. To fajnie. A, on nas tylko zestunował, nie zabił nas. Dobra. Myślałem, że on nas zabije, ewentualnie może miałem szczęście po prostu. W sensie nie zdziwiłbym się. Weźmiemy sobie teraz te pieniądze, bo... Dobrze byłoby mieć je przy sobie, na wszelki wypadek. Miałem nadzieję, że chociaż jakieś badge dostanę. A może dostałem, czy nie sprawdzę? Nic. Nie, nic nie ma tutaj, dobra, no to... To znaczy, że nic nie dostałem. Szkoda trochę, ale niech będzie. Mam nadzieję, że przynajmniej dostanę faktycznie jakieś te... Jak to się nazywa? Było napisane, że darmowe nagrody, które permanentnie się zachowują. Ta, po co mi było to auto, teraz stoi w miejscu i nic nie pomaga. Fire off. Dobra, przynajmniej będziemy więcej dostawać. Przyda się. No myślę, że jeszcze jeden odcinek może z tego wyjść, chociaż... Teoretycznie może to być też już koniec. Ciężko mi to teraz określić, ale wygląda jakby tu na środku miał być jakiś na przykład zamek.
Czy coś takiego? Bypad. Znaczy ścieżka, dobra. White Tower Pass, no właśnie tak myślałem, że tu będzie coś w tym stylu. Ty jakoś tak po... się niebo zmieniło dziwnie. Przyciemniało, jakby sfioletowało. Nie ma chyba tam nawet takiego słowa, ale dobra. Tower Pass. Faktycznie powinno tu być jakieś auto chyba, bo... Albo łódka. Na aucie. Ciężko powiedzieć, ale coś to musi być. A co tu mamy? By Rotten River, skażona. Faktycznie jest jakby lekko skażona. Coś w stanie, jak do niej wejdę. Nie da się. Tak samo jak z lawą w zeszłym roku. Kolejne ściany. Kolejny. O, tu będzie Candy Corn Droppler. A, to zwykle takie coś. Myślałem, że będzie jakoś lepiej wyglądać. Tu będzie pewnie jakiś wilkołak w nocy. No, jest to prawdopodobne. Dobra, czyli ja coś tam mam. Coś, no to podjedziemy już autem, żeby nie chodzić tyle. A wstecz. Dawaj mi ściany. Aha. Myślałem, że to będzie coś lepszego niż dom. Gdzie mamy dalej jechać? Bo tak lekko się zgubiłem. Weźmy to. A, tutaj. Dobra, niech będzie kolejny domek nawet. Już tam. Mountains. A, taka ozdoba jak. Dobra. Chyba jesteśmy zaraz bliżej ukończenia tego. Tylko pytanie, gdzie jest coś dalej? Tam pod ziemią? Czy ja dobrze widzę? Tak wygląda. Dobra, no to idziemy pod ziemię. Weźmy sobie dodatkowe pieniądze, bo nie wiem ile to będzie kosztować. Dyniogłowy pewnie za chwilę też się będzie pojawiać tutaj. Expert. Brace. Dobra, nie będę dekoracji. He has awakened. To jest całkiem ciekawe. Ciekawe, czy mi się udało screenshot. Jak się udało, zobaczycie na miniaturce, a jak nie, no to... Dobra, jedziemy dalej budować katakumby. Decoration i co? I to tyle. O nie, jeszcze coś. Ale tam dalej. Pewnie tam, gdzie wcześniej mijaliśmy. Pytanie, czy to będzie jeszcze w dół, czy to już jest taki max? Next. O, Droppler kolejny. Close. Aha. Ale dobrze, że darmowe. Nie stać mnie na nic już. Dobra, tak czy inaczej wydaje mi się, że jak wyjdę z tych katakumb, może jeszcze dzisiaj, to zakończymy ten odcinek. Nie jest to tak daleko, jak mi się wydawało. Dobra, tak czy inaczej, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia prawdopodobnie jakoś w niedalekiej przyszłości, może nawet w niedzielę. Także do zobaczenia i cześć.